is Don Bosco Garden. Okay, Don Bosco Garden. We are in Kunkuja Mariama, the Gambia. This project was conceived by the community. It was funded partially from some fund from Poland, privately done. Okay, I've forgotten the names. Two of volunteers contributed, and also we have a group also from I think Spain also. So it was contributed. They put up the building, but after the building, it was not powered, not connected with the energy. So Don Bosco Poland Sales Rockraft, I mean, yes, the student of Rockraft Secondary School under the leadership of Father Jurek Jazzy Babiak. So they said they will help us. So they raised 10,000 euro. This project has three phases. Phase one is to provide solar panel and to provide light here, because this will also be an industrial center for the youth, young people in Kunkuja and the Gambia, where they can learn things. We have a production machine. We are going to have peanut butter, the production. We have it in the container there. And then other productions inside here. Now we have energy. Second phase is outside light. We have eight of these. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If you go down there, you see there are eight of them also. And the third phase is the security, because here has no security. We need a person to secure the compound. So this is the third one, and it will be completed. So this one, now you are here, you will be commissioning officially this one, and the last one. This will be ready by August. Before you go, everything will be ready. So the installation of Don Bosco, we are very happy for your support and continuous contribution. And I greet Father Jurek, who is behind brand. It's not a bad lobby, it's correct one. Behind it to make it happen through your effort. Thank you very much, and may God bless Sales Rockraft Poland. Thank you. Bardzo się cieszę, że z biurek salesowych powstało taki obszar energoelektryczny. Bardzo się cieszę. Bardzo zachęcamy Was do takich zbiórek, są bardzo pomocne. Ludzie tutaj są bardzo wdzięczni za naszą pomoc w Polsce. Sprzątamy teraz halę, która jest napędzana przez system energoelektryczny, który sfinansowaliśmy. I mam nadzieję, że już niedługo ludzie będą mogli tu pracować i robić z orzeszków masło orzechowe. Znajdujemy się w jednym z głównych pomieszczeń Don Bosco Garden w Kunkuja Mariama w Gambii. To właśnie tutaj po raz kolejny uczniowie, rodzice, także nauczyciele i sympatycy Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu pozostawili kawałek, dobry kawałek swojego serca. Kochani, serdecznie chciałbym podziękować wraz z Salezjanami i tymi, którzy tutaj mieszkają, za to, że przyczyniliśmy się do rozbudowy tego miejsca. To właśnie 10 tysięcy euro, które zebraliśmy w minionym roku szkolnym, zostało przeznaczone na to, aby działała tutaj farma elektroenergetyczna. I widzimy to właśnie za mną. Światło pochodzi z farmy elektroenergetycznej, którą ufundował Sales. Serca Wam dziękuję, to ogromna pomoc. To tutaj będzie przetwarzany miód, będą przetwarzane orzeszki ziemne i nerkowce. I jest to swoistego rodzaju mała firma dla niewielkiej wioski afrykańskiej, i to tutaj ci ludzie znajdą pracę, ci ludzie znajdą także zarobki, ci ludzie znajdą także miejsce, które będzie dla nich miejscem nadziei, miejscem godnego, dobrego życia. Serdecznie Was pozdrawiam z całą grupą wolontariuszy i zachęcam do tego, żeby zawsze być solidarnym, żeby zawsze pomagać i żeby nigdy nie zapominać o najuboższych.